Dzień dobry, proszę Państwa. Witamy w pierwszym wydaniu wiadomości GM4 TV News. Ze mną w studiu Karolina Belka oraz Janusz Gawron. Do wakacji pozostało 85 dni. 19 marca odbył się dzień otwarty naszej szkoły. Tamtej soboty szóstoklasiści mieli okazję odwiedzić naszą szkołę i zakosztować życia czwórki. 19 marca 2016 roku w naszej czwórce odbył się dzień otwarty dla szóstoklasistów. W tym dniu kandydaci dowiedzieli się o wszystkich najważniejszych informacjach, ale przede wszystkim poczuli czwórkowy klimat. Wszyscy mieli okazję obejrzeć każdą klasę, poznać harcerzy i ich różne zabawy, czy pooglądać różne wystawy. Miejsce miał również kiermasz pasji i talentów. Podziwialiśmy umiejętności manualne, jak i muzyczne. Przez cały czas nasi uczniowie służyli pomocą, oprowadzali po szkole i odpowiadali na pytania. Na koniec całego wydarzenia rozrywkę zapewniła nam młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP Karczew, do której należą nasi uczniowie. Zobaczyliśmy pokaz ratownictwa medycznego oraz gaszenia pożaru. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was, że właśnie czwórka będzie Waszym najlepszym wyborem. A więc co? Do zobaczenia za rok! Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj naszym gościem specjalnym będzie Adam Levin, wokalista zespołu Maroon 5, który zaprezentuje Państwu resztę wiadomości. Oddaję mu głos i opuszczam studio. Witam! W piątek 1 kwietnia, wszystkim znane Prima Plis, w naszym gimnazjum obchodziliśmy Dzień Gwiazdy. Uczniowie naszego gimnazjum przybierali się za swych idoli, bądź po prostu gwiazdy, które ich inspirują. Zapraszamy na krótką fotorelację. Za kogo się dzisiaj przebrałyście? Za Katniss Everdeen. Za Jenna Lelona. Audrey Hepburn. Okej, a kim oni są? No, bohaterką filmu. Piosenkarz i jakby członek zespołu The Beatles. Tak, dobra. Okej, i dlaczego są waszymi idolami? No bo walczyła o swoją sprawę i nigdy się nie poddawała. Świetnie śpiewał. Pamiętam, że świetnie śpiewała i była bardzo ciekawą osobą. Okej, dziękuję bardzo. Za kogo się przebrałaś? Jestem Kylie Jenner. Z czego jest znana ta osoba? Jest po prostu celebrytką. A dlaczego jest twoim autorytetem? Bo jest ładna i inteligentna. Dziękuję bardzo. Yes! Wiadomości sportowe. 18 kwietnia odbył się w naszej szkole mecz piłki ręcznej, w którym odnieśliśmy, jak zawsze, ogromne zwycięstwo. Bramkę meczu rzuciła zawodniczka z numerem 8, Natalia Marańska, którą serdecznie pozdrawiamy. Ponadto 21 marca odbyły się w naszej szkole zawody dziewcząt w piłkę nożną, organizowane przez Coca-Cola Cup. Warto wspomnieć, że w tych zawodach nie straciliśmy ani jednej bramki, a ulegliśmy jedynie szkole z Warszawy i to dopiero w rzutach karnych. Ponadto 16 kwietnia zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w biegu. Biegu, który będzie odbywał się w Karczewie. Bieg wąskotorowy. Informacje u Pani Grzyn. Serdecznie zapraszamy. To na tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.